teraz wiecie, z czym jedziemy. Przedstawiamy fantastyczne osoby, które postanowiły wesprzeć mnie, ten kanał, na patronite.pl/relindel. A są to osoby dające pizzę: Adam Pawłowski, Rana Fysakumiak, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnok, Czubeska, Neuroshima, Miki Fiki. Osoby dające kawę z ciastkiem: Julia Gierynowicz, Chrysku, Hypatia, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga, Chris Dobbs, Szabrowny Kucyk, Elej Intega, Marysieńka i Danji. Osoby dające kawę: Aleksandra Lemierz, Drowka, Adam Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Lilawatia, Damian Piotrowski, Martyna Wilczek, Marcin Harasimowicz, Silvan Elka i Karolina Rewo. A także osoby dające herbatę: Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wolubilium, Kresium, Splend, KTBM32, WZK, Herbaciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Tomot, Podkreśnik, Prodbyt, XVS, Michał Jaśkiewicz, Teodora Jarosz, Kot Gruszka, Call Me Fej i Paweł Pawlik. This is me. Dobra, cześć to ja. Dobrze, ja chcę dla odmiany posłuchać Jałuszyńskiej, bo Jałuszyńska jest osobą, którą rozważałem, czy też nie zaprosić. Więc ja bym chciał posłuchać Jałuszyńskiej dla odmiany, a tamten materiał zostawiamy. O Jezus. Co jest, Morto? Tak, on jest takim bardziej nieśmiałym kotkiem. Oj. To też jest młody razem, prawda? O nie. To czuję, że to będzie źle poprowadzone. Dzień dobry, nazywam się Kamil Kuzak, to internetowa telewizja W Punkt. Zapraszam do trzeciej części naszej rozmowy o sprawiedliwej transformacji. W studio jest ze mną Martyna Jałuszyńska, aktywistka. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać o roli feminizmu w sprawiedliwej transformacji. W poprzedniej części wspomniałaś o liberalizmie i o tym jego spojrzeniu na człowieka jako jednostkę. Chciałbym się spytać, jakie są różnice między feminizmem liberalnym a socjalnym? Czy są jakieś pola, na których jesteśmy w stanie dojść do porozumienia w tych ideach? Oraz dlaczego feminizm socjalny? Feminizm socjalny, jakby najważniejsza różnica jest taka, że feminizm socjalny dostrzega to, że kobiety mogą być dyskryminowane nie tylko ze względu na swoją płeć, ale także ze względu na swoją sytuację finansową. I tutaj mówimy w tym momencie tak naprawdę o czymś takim jak dyskryminacja krzyżowa, czyli właśnie jakby jestem dyskryminowana nie tylko dlatego, że jestem kobietą, ale też jako pracowniczka, czy jako przedstawicielka, no kiedyś jakiejś klasy niższej, teraz powiedzmy już od prekariatu. I w takich sytuacjach bywa tak, że kobieta, która na przykład mieszka... Znaczy, najsłabsze w tej rozmowie jest to, że nie jest niepodłosłą intersekcjonalność. Właśnie tak przed chwilą pomyślałem, że powinna powiedzieć po prostu intersekcjonalna i tyle. Natomiast mówię, nie, może to jest po prostu zbyt górnolotne słowo, wiecie, takie za dużo punktów w skrablu, może po prostu nie chce stosować języka, który wyklucza odbiorcę, po czym mówi prekariat. I mówię, aha, no dobra, jestem całkiem pewien, że wszyscy wiedzą, co to znaczy prekariat, więc jesteśmy w domu. W małej miejscowości, albo gdzieś na wsi, albo pracuję w bardzo kiepsko płatnej pracy, w jakiejś fabryce na umowie śmieciowej, czuję znacznie większą więź z tym mężczyzną, który pracuje obok niej na równie kiepsko płatnym stanowisku, niż z kobietą, która jest przedsiębiorczynią w Warszawie i zarabia kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. I jeżeli będziemy mówić tylko o feminizmie liberalnym, który stawia przede wszystkim na jednostkę i na to, żeby miała pełne prawa, mogła się rozwijać tak jak chce, to zapominamy o tych kobietach właśnie, które potrzebują systemowego wsparcia. Bo nic nie da to, że my wywalczymy, to znaczy inaczej, może coś da, ale tej kobiecie z małej miejscowości, która nie ma pieniędzy na to, żeby zapłacić dziecku za obiad albo że nie ma jak dojechać do swojego miejsca pracy, dla niej nie będzie istotne to, że my wywalczymy parytety w radach nadzorczych czy zarządach spółek. Bo to nie zmieni jej życia. Jej życie zmieni to, że my doprowadzimy do tego, że będą ściągane alimenty, że będzie zatrudniona w końcu na umowę o pracę, a nie na śmieciówkę, że będzie dostawać godną pensję, że będzie mogła oddać w ciągu dnia dziecko do żłobka czy do przedszkola, żeby pójść do tej pracy i zarobić na swoją rodzinę. To dla niej będą realne zmiany. I jeżeli my nie będziemy się zajmować takimi tematami, które dotyczą przede wszystkim kobiet w jakiś sposób wykluczanych, tylko będziemy się zajmować kobietami najbardziej uprzywilejowanymi, które i tak już mają w pewien sposób łatwiej,
to feminizm nie porwie za sobą milionów Polek, tylko dalej będzie tym feminizmem, Werandronika, ale też chyba nie do końca feminizm socjalny, to jest równa się intersekcjonalny. Tak, tylko że ona całkiem dosłownie podała przykład intersekcjonalności. Mówiąc o kobiecie z fabryki, która więcej czuje wspólnego z mężczyzną z tej samej fabryki niż z przedsiębiorczynią z Warszawy, to jest intersekcjonalność. Który przekonuje przede wszystkim kobiety z uprzywilejowanej klasy średniej, z dużych miejscowości czy z zamożnych rodzin. Jasne. W kontekście tego trudno było nie powiedzieć o tym, co działo się trochę ponad rok temu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył prawo aborcyjne w Polsce. Często mówiono o tym, że tą falę protestów, która była duża, była największą falą protestów w Polsce od upadku komunizmu, zawłaszczyły osoby właśnie związane z tym nurtem feminizmu liberalnego. Myślisz, że gdybyśmy ogólnie jako protestujący poszli bardziej za oddolnymi działaczami, działaczkami, bylibyśmy w stanie pociągnąć tą zmianę bardziej? Bo teraz patrzymy na mocny kryzys, na przykład wizerunkowy Marty Lempart, która była uważana za liderkę rok temu tych strajków, która teraz co jakiś czas występuje w mediach i mówi, że przygotowują się na kolejną akcję. Już niedługo znowu powstaną i będą demonstrować. I widzimy tylko odkładanie tej demonstracji. Myślę, że to znaczy to był oczywiście bardzo ważny protest, ale myślę, że nie możemy tutaj mówić o tym, że gdybyśmy oddali głosy czy więcej pola do działania takim działaczkom oddolnym, to by coś zmieniło. Dlatego, że te protesty były w dużej mierze inspirowane przez kobiety właśnie utożsamiające się bardziej z tym feminizmem liberalnym. Myślę, że wciąż mimo wszystko ten feminizm socjalny to jest mniejszość. I oczywiście tak, zostały zainicjowane przez też działaczki z małych miejscowości, z małych miasteczek, które gdzieś tam w dużej mierze poczuły, że przebrała się miarka, inne na przykład dopiero teraz poczuły, że jakieś tam nastąpiło jakieś powiedzmy feministyczne przebudzenie. Ale niestety, znaczy no, myślę, że chociaż bardzo bym chciała, żeby faktycznie było tak, żeby te protesty skoncentrowały się przede wszystkim na prawie do aborcji, ale też na prawie do bezpłatnej, refundowanej aborcji, to jakby nie sądzę, żeby to się wydarzyło w obecnej rzeczywistości w Polsce, gdzie przez ostatnie 30 lat mimo wszystko ten feminizm liberalny rządził. Myślę, że mamy bardzo dużą pracę przed sobą do wykonania i największym wyzwaniem dla polskiego feminizmu jest właśnie przekonanie tych kobiet, że ten feminizm jest też dla nich, że on nie jest tylko dla tych uprzywilejowanych intelektualistek czy pracowniczek korporacji, tylko że jest dla nich, dla tych zwykłych kobiet, które mają zwykłe codzienne problemy i że ten feminizm też się będzie nim zajmował, bo dla mnie są ważne feminatywy, ale ja zdaję sobie sprawę ze skali problemu. W sensie, jeżeli ktoś miałby mi powiedzieć, że mam wybrać pomiędzy feminatywami, a pomiędzy tym, że wszystkie kobiety miałyby możliwość wysłania swojego dziecka do przedszkola czy do żłobka, to bez wahania wybrałabym to drugie, dlatego że to jest prawdziwy priorytet dla mnie. To jest bardzo dobry take. To jest właśnie to, o czym jakby też ostatnie dni próbowałem wam troszeczkę cisnąć i zwrócić wam uwagę, że jeżeli zalokujemy się w tym hej, nie bądź taki, nie mów w sposób X, czy nie mów w sposób Y, to możemy potencjalnie więcej stracić niż zyskać. I pod tym względem, tu troszkę zrobię dygresję, ale wydaje mi się ona dość ważna, pod tym względem ja jestem w stanie przyjąć argumentację, na przykład myśleć głębiej, którzy mówią, hej, no ale przecież w małej wiosce, znaczy nie możemy pozwolić, żeby poprawianie kogoś przesłoniło nam wspólny interes, tak? Bo to jest ważny zarzut. Ale ten ważny zarzut nie działa na poziomie hej, ja nie mogę poprawiać jednej osoby. Nie mogę poprawiać osoby, która jest progresywna, ale używa złego języka. Bo ten zarzut działa tylko i wyłącznie na obszarze, gdzie my próbujemy wmusić takie feminatywy, czy wmusić konkretny język osobom, które nie są z naszej strony, mogą nie rozumieć kompletnie powodów, dla których my jakąś tworzymy z ich perspektywy nową mowę i mogą poczuć się atakowane. Natomiast
ten wybór dalej pozostaje wyborem bardzo hipotetycznym, ponieważ to nie on jest zazwyczaj tą, wiecie, twardą granicą, od której się ludzie odbijają. I to też warto mieć na uwadze. Więc ja się bardzo zgadzam z Jałuszyńską, która w tym momencie bardzo dobrze argumentuje, nie? Że to nie może być be all and all, żebyśmy my się trzymali desperacko feminatywów. Ja zresztą łapię się na tym, że często jak rozmawiam z kobietami, z feministkami, to tak mam ochotę im wytknąć na zasadzie, a nie użyłaś tej feminatywu, nie? Jest we mnie takie, ale nie na zasadzie złośliwości, tylko na zasadzie takiego, o zobacz, zapomniałaś, nie? Tylko, że jeżeli ja będę chodził za takimi osobami i mówił, a zobacz, zapomniałaś, to chyba nie jest spoko, nie? Szczególnie jako facet pouczający kobietę, że ma używać feminatywów. No i tak, i myślę, że to jest prawdziwe wyzwanie i no niestety, chociaż też uważam, że w pewien sposób osiągnięcia kobiet protestujących w zeszłym roku zostały poniekąd zaprzepaszczone, to też trudno jest mi tutaj oceniać to aż tak krytycznie, dlatego że myślę, że i tak bardzo dużo się zmieniło w jakimś postrzeganiu feminizmu przez ostatnie lata i myślę, że i nie potrafię powiedzieć, czy sama byłabym w stanie lepiej wykorzystać tę zmianę społeczną niż Marta Lempart czy inne działaczki, więc nie chcę ich oceniać. Chcę pracować razem z nimi, pod istotnymi względami się różnimy, ale pod wieloma innymi mamy wspólne cele i raczej na tym chciałabym się skupić, na tych wspólnych celach, a nie na tych różnicach, które powodują, że między nami rodzą się konflikty. Czy załóżmy, w 2023 roku lewica dostaje jakiś odpowiedni wynik w wyborach i może współtworzyć rząd. Właśnie, czy na polu feminizmu socjalnego i liberalnego są płaszczyzny, w których możemy dojść do porozumienia i jakie to są płaszczyzny, jeżeli chodzi o Polskę? Myślę, że przede wszystkim to, co możemy wszyscy zrobić, to jest oddać głos kobietom. I zostało powiedziane, znaczy jednokrotnie już, teraz oczywiście nie przytoczę źródła tego badania, ale już niejednokrotnie czytałam w różnych miejscach o takim badaniu, które wskazuje na to, że jeżeli mamy jakąś grupę i w tej grupie mamy jakąś mniejszą grupę, która chce wprowadzić jakąś zmianę, to ta mniejsza grupa musi zacząć stanowić co najmniej 30%, żeby faktycznie tę zmianę móc przeprowadzić. W tej chwili kobiet w Sejmie jest 28% i to jest chyba najwyższy wynik do tej pory, który jak widzimy dalej jest niewystarczający, żeby te zmiany przeprowadzać. Wiadomo też, wynika to z badań, że kiedy kobiety mają władzę, kiedy zaczynają mieć faktycznie ich obecność przekracza te 30%, czyli zaczynają mieć jakiś realny wpływ, to większe środki są przeznaczane na edukację, na ochronę zdrowia, na ekologię, dlatego że to są sprawy, które interesują większość kobiet. I oczywiście no jakby jest tak, że to też zależy, jakie kobiety w tym Sejmie są, bo nie sądzę, żebyśmy znalazły wiele punktów wspólnych z potencjalnymi polityczkami Konfederacji, ale już myślę, że pomiędzy polityczkami Platformy, czy Polski 2050, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Lewicy, znalazłoby się wiele tematów wspólnych, przy których mogłyby działać. Więc myślę, że to, co powinny te partie zrobić, to jest oddać głos kobietom, postawić na kobiety w wyborach, co nadal jest bardzo trudne, dlatego że mamy mechanizm suwaka, który powoduje, że na listach musi być jakaś tam część kobiet, ale te kobiety najczęściej lądują na niższych miejscach na listach. Nie mamy żadnego mechanizmu, który powodowałby, przepraszam, mamy mechanizm parytetów, właśnie nie mamy mechanizmu suwaka, który powodowałby, że na przykład ustawialibyśmy na listach raz kobiety, raz mężczyzn, co sprawiałoby, że one byłyby też na tych wyższych miejscach. Więc takich rozwiązań nam brakuje i one powodują, że tych kobiet faktycznie jest wybieranych mniej, mimo że ludzie chętnie na nie głosują, ludzie chcą, żeby kobiety były u władzy i to jakby ta liczba głosujących na nie rośnie z każdym rokiem. Więc to jest taka rzecz na pewno, która jest istotna. Kobiety są we wszystkich tych branżach, które będą dla nas bardzo ważne w przyszłości, czyli właśnie sektor edukacji, który przechodzi ogromny kryzys, sektor opiekuńczy, który będzie coraz ważniejszy, dlatego że społeczeństwo się starzeje i osoby starsze będą potrzebowały opiekunów, sektor też związany z wychowaniem dzieci, ale też no, na przykład takie właśnie tematy jak ekologia. One, kobiety też poświęcają temu dużo większą uwagę, są bardziej przejęte katastrofą klimatyczną i jej potencjalnymi skutkami, więc więcej kobiet w polityce, więcej kobiet w Sejmie to automatycznie jest większe przełożenie na wszystkie te tematy, które są i będą w przyszłości dla nas bardzo ważne. Jasne. To okej, okay, ja chciałem tutaj, ja przy okazji napisałem do Jałuszyńskiej, zapytałem się, czy wpadnie jako gościni do mnie.
Natomiast chciałem powiedzieć tak, nie zgodzę się z, znaczy wydaje mi się, że jej perspektywa, że mamy wspólne interesy z tak szeroką gamą kobiet, wiecie, z szerokiego zakresu partii, uważam, że to jest hura optymizm. I wydaje mi się, że ona bardzo, bardzo mocno przecenia to, jak bardzo rozjeżdżają się na pewnym poziomie potrzeby kobiet nawet w partiach liberalnych, a partiach lewicowych, tak? To jest to, co mówiłem o w kwestii tej posłanki Rosy, tak? Że gdzie ona jest z tego? Ona jest z w tej chwili Nowoczesnej kropki. I ja się bardzo, bardzo mocno zastanawiam po tym, jak ona naprawdę bardzo dała radę podczas wypowiedzi tam w sprawie ustawy Stop LGBT, na ile ona jest taką rozmówczynią, która zaraz nie wyjdzie z niej to, że gdzieś na przykład zacznie krzyczeć, wiecie, wolny rynek, śmierć lewakom, koniec nara. A to trochę ta obawa sprawia, że całość tego, co powiedziała Łoszyńska, jest dla mnie hura optymistyczna. Bo ta obawa, myślę, że rozlewa się na dużo więcej posłanek, tak, polityczek w ogóle. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego, że bardzo uważałbym o mówieniu, że no tak, z Martą Lempart można by współpracować, ponieważ o Marcie Lempart można powiedzieć wiele, ale niewiele pozytywnego. W tym sensie, że przykro mi, ale ta kobieta powinna być spalona na etapie, na którym wyszły jej absurdalne fochy o ADB i jeszcze ten słynny łańcuszek przekleństw, który wyprodukowała, który wyciekł z jakiejś jej rozmowy prywatnej. Wydaje mi się, że to sprawia, że ta kobieta bardzo jasno sygnalizuje, że ją interesuje w 95% jej własny interes, a dopiero potem interes kogokolwiek więcej. Włącznie z interesem sprawy, którą teoretycznie zdaje się wspierać i prowadzić. W związku z czym ja nie kupuję tego, że tutaj każdy powinien mieć takie samo miejsce. Mimo wszystko są ludzie, którzy są teoretycznie na papierze po naszej stronie i dalej sprawia to, że absolutnie nie da się z nimi współpracować. Myślę, że ja dla części ludzi jestem też taką osobą, która, okej, no mogę być po ich stronie, ale oni nie chcą tego tykać, nie? Już na pewno nie to, że się z nią da współpracować. No właśnie, nie? Według ciebie, jak lewica może wspierać feminizm? Feminizm socjalny, jak rozumiem. Ostatnio mieliśmy serię badań robionych przez CBOS, z których wynikało, że 40% kobiet w grupie wiekowej od 18 do 24 lat popiera lewicę. Jak widać, jest to ogromne pole do tego, żeby móc przekonywać osoby do poparcia swojego programu. Czy jest możliwość zwiększenia tego odsetka? Znaczy, no, ja myślę, że przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, lewica przede wszystkim powinna oddać głos kobietom, postawić na kobiety w wyborach, ale też oddać właśnie głos nie tylko tym kobietom uprzywilejowanym, ale kobietom reprezentującym te grupy wykluczone, rodzicom, matkom, dzieci z niepełnosprawnościami, opiekunkom osób z niepełnosprawnościami, opiekunkom osób starszych, nauczycielkom, pielęgniarkom. No, osobom, które na co dzień opiekują się dziećmi, matkom, które wychowują
dużo rodzinnych, w związku z tym mierzą się z różnymi problemami, żeby pokazać, że jesteśmy właśnie w tych miejscach, gdzie to wsparcie jest potrzebne, gdzie państwo pozostawiło kobiety same sobie. Mamy wspaniałe, naprawdę wspaniałe polityczki, one wykonują ogromną robotę i myślę, że bardzo mocno mobilizują młode działaczki do działania. I po prostu potrzebujemy takich działaczek więcej, więc myślę, że najlepszy sposób na to, żeby Lewica wspierała, znaczy żeby wspierała feminizm, to jest po prostu postawienie na młode działaczki, na działaczki z bardzo różnych grup, edukowanie ich i zachęcanie do tego, żeby one angażowały się w politykę i startowały w wyborach, co już częściowo pewnie jest robione, ale z pewnością da się tego robić więcej, da się to robić lepiej. Jasne. Tutaj tylko bym dodał, że to jest bardzo zmarnowany... Że ta wypowiedź wydaje mi się lekko marnotrawna w kontekście tego, że w tym momencie w parlamencie są cztery posłanki razem i dwóch posłów razem, to wydaje mi się, że bardzo dobrą narracją byłoby tutaj pociśnięcie tego, w sensie, kurwa, skoro już mamy pewien sukces, no to warto go podkreślić, warto jednak pomachać nim trochę, tak? Ale jednocześnie trzeba bardzo uważać na to i to jest niestety, myślę, ten labirynt, przez który politycy i polityczki muszą przechodzić, który na pewno nie jest komfortowy. Musimy uważać na to, że niestety, ale jak za bardzo pociśniemy na to wspieranie kobiet, w sensie, jeżeli to będzie takie po prostu... Wiecie, nasza inicjatywa teraz wspiera tylko kobiety, to potencjał pozyskania mężczyzn, którzy i tak są już w niedoborze w relacji do kobiet w kwestii popierania Lewicy, tylko spadnie, nie? Więc to jest taki bardzo trudny balancing act, który może nie być łatwo zrealizować. Tak na koniec. Czy w 2023 bylibyśmy w stanie zwiększyć ten odsetek osób w polityce? Myślisz, że jest na to szansa? Powiedzmy, że to będzie te 33%, nie na trzecie, tak? Fajnie by było zwiększyć to te 5 punktów procentowych w porównaniu z tym, co osiągnęliśmy w 2019 roku. Myślisz, że to jest realne? Myślę, że protesty z zeszłego roku sprawiły, że bardzo wiele kobiet zainteresowało się polityką, bo polityka zainteresowała się nimi. Czy one już w 2020, czy to już się przełoży w 2023 roku na sukces tego, nie wiem, ale jestem przekonana, że odsetek kobiet interesujących się i angażujących się aktywnie w politykę wzrósł i będzie wzrastał. No dlatego, że jest to po prostu reakcja na to, co się dzieje i na to, że czują się opresjonowane przez państwo i zaczynają po prostu z tym państwem walczyć. Więc paradoksalnie ta bardzo trudna sytuacja z zeszłego roku w jakiś sposób myślę, że odbije się negatywnie na prawicy i na rządzących w tej chwili i zwiększy zaangażowanie kobiet. Czy wystarczy to półtora roku, które nam zostało do wyborów? Trudno powiedzieć. Myślę, że tutaj wiele zależy od też szefów partii i osób, które będą układały listy wyborcze. Prawda jest taka, że ich otwartość na kobiety i ich, no niestety po prostu dobra wola, bo oni mają bardzo dużą władzę w tym zakresie, będzie bardzo ważna, więc no, może należy do nich apelować, żeby stawili na kobiety na wysokich miejscach na listach. No, to by się na pewno przydało. Czy widzisz jakieś serio półtora roku do wyborów? No wiesz, wielu spekuluje, że wybory będą jeszcze w tym roku, więc wolframy krytenci. Natomiast tutaj uważam, że ten hura optymizm jest bardzo zwodniczy i że ta wypowiedź na przykład była nie do końca dobra, dlatego że odpowiedzią na pytanie, czy myślisz, że się uda zdobyć te kolejne 5% kobiet w parlamencie, no to rozmawiajmy o tym szczerze. Rozmawiajmy o tym w taki sposób, że jakbyśmy odnosili się do prawdziwych istniejących osób, tak? Bo myślę, że mimo wszystko to nie jest kwestia tylko mord, które się pojawią i tego, czy one będą male presenting czy female presenting, ale też będzie kwestia tego, co te mordy sobą reprezentują, nie? No bo wiecie, co nam przyjdzie z tego, że
wybrana osoba będzie kobietą, jak spierdoli z lewicy do tego porozumienia Gowina albo do Polski 2050, nie? W sensie, okej, okay, możemy uznać, że nadrzędną rolą, znaczy nadrzędnym celem jest tutaj po prostu podbicie procentowo liczby kobiet w Sejmie i sure, to może być to, ale patrząc na przykład PO i na to, że wedle wszelkich wskazań, gdyby się okazało, że Tusk może samodzielnie zostać premierem, to z dużym prawdopodobieństwem po prostu wziąłby swoją ekipę starych dziadów, których już miał, to wszelkie parlamentarzystki z jego partii mogłyby tam być figurantkami i tyle, mogłyby być po prostu duszami od naciskania guzików i koniec, nie? I no właśnie, Szydło i Kopacz były premierkami i tym, czego nie wykazały, były na pewno zdolności przywódcze, tak? Jeżeli patrzymy na bardziej kompetentne od nich polityczki, takie jak Theresa May na przykład, w kontekście już pozostając w tych w miarę konserwatywnych kręgach, to te polityczki i tak z bazy ściągały na siebie bardzo dużo takich kretyńskich komentarzy i wypowiedzi, dlatego że były kobietami i Theresa May grubo obrywała jako słaba kobieta w wielu miejscach. Natomiast no, to się nie zmienia od tak, nie? I to mi się, to dlatego ta wypowiedź mi się nie do końca podoba, nie? Bo raz, że teraz budowanie liczb nie będzie odbywać się przez lewicę, tylko będzie odbywać się przez, nie będzie się odbywać przez Razem, ale będzie się odbywać w najlepszym wypadku przez wszystkie partie, a w najgorszym wypadku tylko przez lewicę, nie? No i pytanie, jakie nastawienie do na przykład nominowania, znaczy wypychania nowych twarzy, nowych młodych twarzy, ma taki Czarzasty, któremu zarzuca się właśnie bycie włodarzem na swojej działce, która nazywa się lewica, nie? Więc to nie jest taki hop-siup i byłbym bardzo daleki od tego, żeby w ten sposób skakać. Natomiast myślę, że Jałuszyńska zdecydowanie jest dobrą mówczynią. Ja nie do końca kupuję jej spolegliwy sposób dyskutowania, spolegliwy sposób odpowiadania na pytania. On może być bardzo skuteczny w wielu miejscach. Ja absolutnie nie mówię, że ona źle mówi, bo nie będę podważał tego, co powiedziałem sekundę wcześniej sam, tak? Ale uważam, że jej argumentacja może być dość słaba. Norki, które mogłyby zastąpić trzech tenorów? Czyli widzę trzy tenorki. No, myślę, że oczywiście posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest taką osobą, która bardzo często pojawia się na ustach młodych działaczy i działaczek jako osoba, która ich inspiruje. Dla mnie taką kobietą jest niewątpliwie posłanka Magda Biejat, która też jest bardzo inspirującą osobą. Oraz Anna Głoska, która jest w zarządzie partii Razem. Nie jest jeszcze posłanką, ale bardzo bym chciała, żeby była, bo myślę, że będzie osobą, która naprawdę bezkompromisowo będzie walczyć o prawa kobiet. Więc czy będą trzema tenorkami, trudno mi powiedzieć, ale mam naprawdę taką nadzieję, że kiedyś będą nas reprezentować i że będą inspiracją dla kolejnych pokoleń kobiet w Polsce. Dziękuję Ci bardzo. To była ostatnia część naszej rozmowy o sprawiedliwej transformacji. Moją gościnią była Martyna Jałuszyńska. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. No dobrze, no to do Jałuszyńskiej też wysłałem zaproszenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.